Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj ciąg dalszy operacji z tym kurde ulepem. Zaraz spróbuję namierzyć, uwaga. O. Jeszcze nie jestem. O, o! Tutaj jeden silniczek, drugi silniczek. Porozbieramy troszeczkę, ocenimy stan faktyczny części ze środka. Czy ogólnie będzie sens dalej dubać? Czy nie spisujemy od razu tego sprzętu na straty? Więc nie uciekajcie, jedziemy dalej z temacikiem. Dobra, zgaszę sobie światło. W drugim pomieszczeniu. Ale to prawda, lada. Trzeba oszczędzać prąd, trzeba oszczędzać prąd. Dobra, ten silniczek z Zipa Pro 50. Na razie odłożymy na bok. Wrócimy do tego ulepa wcześniejszego. Dobrze, że jest duży stół warsztatowy. Można tutaj troszeczkę zrobić więcej. Cyk! Z powrotem tego ulepa. Sprawdzimy tą skrzynię 3 plus 1. Czy w ogóle jest sens dubać dalej? O, będzie lać się. Ja pierdzi. Ja pierdziu. Jakby to zrobił? A nie mam do czego dalać. Mama będzie zadowolona. Foremka na ciasta. Ale to już tak jest zużyta cała, tutaj popiołu, pełno piachu w środku i rdzy, więc jak dolejemy trochę oleju, to chyba nie zaszkodzi. O, coś odpadło od motoru, to chyba niepotrzebne, jak odpada to... Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? No niepotrzebne. Dobra. O, cyk. Robimy coś takiego. Cyk. O, ups. Ups. Kolejna jakaś śrubka wyleciała. No zobaczcie, już dwie śrubki znalazłem w środku. Ta już jest bardziej obmielona. Ktoś naprawdę to dobrze poskładał ten motor. Dobra, kręcimy dalej. Szkoda czasu. Wiem, skąd te śrubki się wzięły. Te śrubeczki. Wiecie skąd? Stąd, ze sprzęgła. Te śrubeczki się ze sprzęgła wzięły. Po prostu, kurna, zarąbiście. Bardzo zarąbiście. Silnik tak rozwalony. Kolejne elementy sprzęgła. Śrubeczki. Nie wiem, kto to składał. Nie wiem, jak to mogło jeździć. O, widać tutaj, będzie widać teraz ten karter rozwalony, co tam mówiłem. Sitko wyciągniemy, zobaczymy, co tam wyłapało. O dziwo, tutaj opiłków nie ma na tym. O dziwo. Ale... Wystarczająco duże było to sitko, że wyłapało podkładkę. Na szczęście przez to sitko podkładka nie przeszła, więc źle nie jest. Tu macie podkładkę. Tak ona wygląda. Musiało ją coś tam przeatakować. Jakiś tryb. Troszeczkę ją pokrzywiło. Tu już mi oleju się praktycznie wszystko zlało. Resztę niech wsiąka. Resztę niech wsiąka. W dywanik. Kolejna jakaś podkładeczka wyleciała. A to co to jest? Jakiś. Nie wiem co to jest. Jakiś kurde. Silikonu kawałek, czy co to jest?
to nie, to już było, ale Tozio dostał jakiś silikon. Ale powiem, mama będzie zadowolona. Przynajmniej się placek nie przyklei. Ojej, jak ktoś mógł doprowadzić silnik do takiego stanu? Jest takie przysłowie: jak dbasz, tak masz. Nie chcę nic mówić. Jak ktoś tak dbał, no to co tam miał? Trzymajcie mnie, ludzie, bo nie wytrzymię. Dobra. Odkręcony. Powiem, że ta śruba jedna była mocniej dokręcona. Nie wiem, czy mi się uda z tym silnikiem cokolwiek zdziałać. Jak skrzynia będzie rozwalona, no to silnik jest wpisany na straty. Kartery rozwalone. Nie opłaca mi się tego oddawać do spawania. Troszeczkę pod tym względem jest sprawa zawalona. No to wygląda, że ktoś tutaj chciał chyba sprzęgło regenerować. Szybcy segerat naprawdę mam takie zarobiste. Wszystkie narzędzia mam tak zarobiste, że normalnie się chce pracować. Może nie wiem, czy przy każdym tak jest, ale przy każdym, co ja rozbierałem, kładzie 110, to była pod tą gwiazdeczką tutaj taka duża podkładka. Teraz wam pokażę, o co chodzi. O, taka podkładka jak tutaj pod tym. Widzicie? O tą podkładkę mi chodzi, taką. Pod tym całym, jakby to można powiedzieć, tą gwiazdką. Tutaj akurat tą gwiazdkę nie przypomina, nie? Ale taka podkładka, tutaj przy tym akurat tego nie ma. No, najwyraźniej się ktoś tak znał bardzo dobrze na tej robocie, że doszedł do wniosku, że to jest niepotrzebne. Ojej! Ojej! Ojej, 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 ojej. Niedokręcone! Czy przy tym silniku musi wszystko spier... Ja pierdolę. Zielone. Zaczynam się bardzo denerwować, czy w ogóle uda się coś, cokolwiek odzyskać z tego silnika. Teoretycznie to jest chyba no, wytarte już dość mocno, no bo nie było tej podkładki. Tutaj widzicie, że wyskrobała ta gwiazdka taki łuk, nie, w tym miejscu. Nie było tej podkładki, to skrobało potem. Dobra, odkręcamy tu gwiazdeczkę tą całą. O, to dokręcił ktoś przynajmniej. Przynajmniej coś innego tu jest dokręcone. Dokręca i dostać wszystko do wysku. Kurde, no doszło mi do końca. Ja będę śrubę wymieniał. Trzeba dokręcić. No to dokręcił. To nie pójdzie. To nie pójdzie śruba. Co nie pójdzie śruba, jak pójdzie, no. Prawdziwy majster wkręci taką śrubę. Co jest olej? Nie wiem, co to za olej. Taki lepki. Tryby w miarę. Synchronizator. Niby 3 zęby od synchronizatora jest. Są, więc nieźle. Tryby na tym zębie nieposzczerbane. Na wałku, bo te zęby są tutaj na stałe. Te są na stałe. Te zęby też ok. Tutaj są takie końce troszeczkę pozaokrąglane. Jak to będzie trochę bardziej jeszcze zaokrąglone, to będzie potrafiło po prostu tego tryba wyrzucać, nie? Wybijać wam wsteczny. Po prostu, nie? Ktoś dobrze nie zapiął biega, a już czepnął z gazu ostro. No i pozaokrąglało końcóweczki. Czyli tak, ten wałek wygląda ok, więc jestem zadowolony. Wszystkie tryby są ok. Sprawdzamy wałek drugi. Przetrę sobie go trochę, bo to tak się wszystko lepi. Nie wiem, co to za olej. Jakiś olej chyba, kurde, z... nie wiem. Zlewka albo co? Tutaj widzę problem już. Trochę większy, może mi się uda to napawać jakoś. Jeszcze
Jeszcze spróbuję. Zobaczę, może uda mi się to naprawić. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dobra, po kolei. Pierwszy tryb. Oglądamy go. Wszystkie zęby wyglądają ok, nie poszczerbane zbytnio. Tutaj gniazda, synchronizator standardowo pozaokrąglane. Oczywiście wiadomo, że ktoś nie umiał wrzucać biegów. Synchronizator na trybie, coś co jest luźny. Wszystkie trzy. Oczywiście nie, tutaj nawet nie jest, nie ma tragedii na tym. Na tym akurat tragedii nie ma. To jest do pierwszego biegu. Nie, to jest wsteczny. Ten duży tryb to będzie wsteczny. Nie, tak? Dobrze mówię? Nie. To jest jedynka. Ten duży tryb to jest jedynka. Z drugiej strony wszystkie trzy tak samo są. No i jest ok. Mi tu wygląda wszystko ok. Nie widzę tu żadnych problemów. Więc czemu ta dwójka im nie wchodziła? Nie mam pojęcia. Nie pokazałem wam najważniejszego. Co tu jest uszkodzone przy tym? Bo jest uszkodzona ta skrzynia. Jednak. Tego tutaj zaokrąglonego od wstecznego wam nie będę mówił, bo ja na wstecznym będę mało jeździł, więc nie będę się tutaj bawił i nie będę ryzykował, żeby się te tryby rozleciały, więc tutaj raczej niczego nie będziemy kombinować. Co do zębatki zdawczej, jest problem, jest uszkodzenie. Mianowicie widzicie tu gniazdo na zabezpieczenie zębatki. Ubrudzę wam to, jak to wygląda. No niestety z tej strony jeszcze by było. Tu już jest ubytek. Tu jest ubytek. No i tu jest tak w miarę. Więc skrzynia jest ok. W miarę. No, według mnie jest w super stanie. Jeszcze jak na takie tutaj użytkowanie tego silnika, to skrzynia jeszcze jest w super stanie. W jakim jest stanie wał? To jest też bardzo ważne, ponieważ chciałbym jakieś projekciki tutaj porobić. Na garu, na tym to jest naprawdę po pieronie. I sprawdzamy wał, czy jest luz na korbie. Nie dzwoni. Chociaż. Jeszcze chycę dobrze. Z tego co widzę, to chyba jest tutaj na sworzeniu luz. Sworzenia tłok. Ale nie dam rady tego tak dobrze chycić, żeby nie klepało mi tutaj na tym sworzniu. Ale na... Jak tak nie stuka, jak nie stuka, to znaczy, że jest ok. Jak będzie wam stukać... Czekaj, pokażę wam jak. O, to słychać? Jest taki delikatny luz sworzeń, a tłok. A jak chycę tu... O, nie, teraz słychać cały czas sworzeń. Kurde, nie mam rady tego tak chycić. Kurde. Ale po prostu tutaj nie ma luzu na korba a wał, tylko jest luz sworzeń tłok. Tu jest luz. Tutaj jest zarąbiście. Na boki może być luz, byle nie był góra-dół. Pokażę wam drugi silnik. 1 plus 1. Tutaj mamy sprzęgło starego typu. Stalowej obudowie. Powiem wam, że to sprzęgło o wiele lepiej to wygląda niż sprzęgło tamto, co teraz w tych nowszych silnikach jest aluminiowe, ponieważ tutaj jest ogólnie więcej dostępu jest do, żeby olej się przelewał tutaj na sprzęgle. Ale już teraz się tego tak nie stosuje. Kartery tutaj wyglądają o wiele lepiej. W szczególności mi chodzi tu od dołu. Odkręcając śruby od spodu, tutaj, ja bym chciał wyciągać silnik z ramy odkłada. Nie wyleje mi się olej, bo w tamtych karterach, to jakbym chciał wyciągnąć silnik albo przykręcić albo coś, to musiałbym wcześniej olej spuszczać.
nie schodzi długo. O, jest. Mhm. Takie pytanie. Jak ten Bendix miał działać, jak brakuje w środku kołku? Nie wiem. Nie wiem, jak to odpalało. Zębatka uszkodzona. Tutaj. Przez ten ząb może potem łańcuszek się szybko zużyć. Więc ta zębatka raczej pójdzie już wiadomo gdzie. Co to ma być? Co to kurna ma być? Ten silnik tak samo prawdopodobnie też dokonał żywota. Powiedzcie mi, na jaki to jest klucz? Ja nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, na jaki to jest klucz. Ale pokażę wam drugą śrubkę. Jak mi się udaje odkręcić. To jest chyba klucz... Impul. To jest chyba impul śruba. Impul. Masakra. Nie wiem, czy mi się to uda wyciągnąć. No. Ojej. Ojej. Ten ekiel do wywalenia. O-ring zjechany dookoła. Też do wywalenia. Co tu znalazłem w środku? Kółko się rozleciało, wymienił kółko, ale starego kółka nie pozbierał. Łańcuszek rozrządu wyciągniemy. Ojej, ojej. Ojej, ojej. Weź nic z tego. To kółko tak wychoślane, że... Strasznie duży luz. Zjedzone tutaj od wewnątrz też, bardzo ostro zjedzone. Ten tutaj napinacz cały jest zjedzony po skosie. Po skosie go zjadło i aż kartera troszeczkę nadebrało, ale tutaj jak założę uczciwe elementy, więc tutaj nie będzie raczej problemu z karterem, że jest tak nadjedzony. Ciągamy cylinder standardowo. Nie wiem, na jakim to oleju jeździło, od diesla. Ale no, cylinder zjedzony. Widać, że ta sama osoba robiła przy obu silnikach. Mocno coś tu walnęło w tłokę. Dobra, rozkręcamy to, bo szkoda czasu mojego i waszego czasu. Już długo to trwa. Za długo, według mnie. Dobra, jak chcecie takie dłuższe odcinki, możecie napisać w komentarzu. Dobra, rozpołowione. Czemu nie było wstecznego? Najgorszy sen. A raz uwaga. Zobaczycie, o co chodzi. Wypadła zębatka od wstecznego. Mam nadzieję, że tutaj nic nie rozwaliła. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, kurde, przynajmniej. Uwaga. Bo śrubki się odkręciły. Bo ktoś nie skręcił ich, nakleił do śrub. To zobaczymy, czy kartery się rozwaliły. Bo jak się rozwaliły kartery, to jesteśmy w ciemnym. Kurde, mam nadzieję, że się odkręcił. Błagam, się odkręć. Ojej! Kurcze! Ale jeszcze nie ma tragedii. Jakiś idiota nie włożył do środka tulejki i rozwaliło tutaj od tyłu karter i się wygięła cała blaszka zabezpieczająca. To gniazdo też pewnie jest rozrobione już. Chociaż gniazdo nie jest tragiczne. Najważniejsze jest to, że zębatka od wstecznego
Zębatka wstecznego jest rozwalona. Ojej. Ojej. Coś tu nie poszło. Brakuje zabezpieczenia. Nie ma zabezpieczenia. Nie wiem, gdzie, co się z nim stało. Ale według mnie, mimo że tu jest odłupany ten kawałeczek, uda się jeszcze to złożyć, żeby to jeździło. Tak? Jeszcze tylko muszę jedną rzecz sprawdzić. Ta tulejka robi za co? Tak. Ta tulejka pozycjonuje to. A połowa głębokości tulejki jeszcze w tym gniaździe jest ok. Więc jak to dokręcę, to docisnę tulejkę. Więc według mnie, zaraz to jeszcze przetestujemy, odkręcę to z tej zrąbanego kartera, z tego uszkodzonego kartera i spróbujemy to wkręcić tu. I ten tryb też był odwrotnie założony, to jest najlepsze. Zobaczymy wał. O! Zatarty. Zatarte na spożniu. Wszystko jasne. Nie wiem, czy to się uda już podratować ten wał, ale mam ten drugi, on jest dobry. Więc... No i dobra, słowa podsumowania. Co się przy tych silnikach stało? Przy pierwszym silniku, co rozbieraliśmy, czyli nie przy tym czarnym, tylko przy tym, co były dziury w karterach. Przy nim problem te śrubki, co znaleźliśmy i podkładki, mianowicie odkręciło się sprzęgło. Odkręciło się sprzęgło, śrubeczki wpadły do silnika, no i niestety zaczęły się bardzo mocno tuc i obijać w środku. Drugim problemem, no niestety nie ukrywajmy, było to, że wkręcili śrubę za dużą śrubę do mocowania silnika, no i wywalili dziurę w środku i się olej wylewał. Co do głowicy, to tam nie rozbierałem, ale na pewno też będzie problem. Mam nadzieję, że gwint przynajmniej na świecy nie jest wypluty. Przynajmniej przy tym ani jednym, ani drugim, ani przy jednej, ani przy drugiej głowicy, że gwint nie jest wypluty. Mam taką przynajmniej nadzieję. No i cóż, no. Komplet uszczelek i wszystko. Czyli ten pierwszy silnik, no nie było tak tragedia, no zatarty, przytarty ogólnie, no i zmasakrowany cały z zewnątrz, no. Drugi silnik, ten co stał tutaj na boku, tak samo odkłada 110, 1 plus 1. Tamten pierwszy był 3 plus 1, skrzynia wygląda, że jest w miarę, a jeszcze wałek zdawczy, no miał niestety, jest uszkodzony, ale to da się wszystko zrobić jeszcze, więc tam nie ma tragedii. Silnik 1 plus 1, czemu nie było wstecznego? No mianowicie dlatego, że odkręciły się te śruby mocujące ten cały trójkąt i zębatkę wstecznego i ta zębatka po prostu wyleciała stamtąd. Wyleciała, no i rozwaliło tryb wstecznego. Jagi, niestety, no ale tłok jest zatarty. Tłok się zatarł. I tyle w temacie. Jak widać, nie bez powodu się zatarł. No, widzicie, co tu jest w środku. Ktoś chyba zalał oleju z diesla do tego silnika. No. Jest tu oczywiście troszeczkę opiłków, nie opiłków. I tak, no i w tym jeszcze pierwszym silniku 3 plus 1 no zastosowane są łożyska zamknięte. Ktoś wymieniał łożyska, albo założył, albo kupił na takich łożyskach zamkniętych, no i też tam po pewnym czasie mogłyby się one przytrzeć, albo po prostu ciężej chodzić. A z tego co widzę, to łożyska mają być otwarte, żeby ten cały olej tam wchodził. No i oczywiście przy jednym, przy drugim, no uszczelniacze wszystkie do wymiany, uszczelki, uszczelniacze zaworowe, simmeringi, nie simmeringi, no powymieniane są, nie? Łożyska jeszcze muszę je dokładnie przepatrzyć, no i prawdopodobnie z tych dwóch silników powstanie jeden, więc ja się z wami żegnam, bo zaraz mi bateria padnie, no widzimy się standardowo w kolejnym z odcinków. 3, 2,